ta osoba przyjdzie, złapie nas za rękę i zacznie nas gdzieś tam ciągać za sobą? Trzeba krzyczeć. Tak, głośno trzeba krzyczeć, krzyczymy głośno. Musimy się wyrwać mocno, nos musi się mocno wyrwać rączką. Tak, bardzo dobrze, ma to być mocno. I uciekamy gdzie? Dalej od tego tłumu. Dalej, ale w tym w kierunku, gdzie jest dużo osób, tak? No, jesteś na placu zabaw, na górce, podchodzi do ciebie piesek i zaczyna cię tutaj gdzieś wąchać po nogach. No, co trzeba zrobić? Jak się trzeba zachować? Tak. Stoimy w miejscu, tak? Nie uciekamy, bo piesek, wiadomo, zwierzę, ma swoje instynkty. Uciekniesz, to on pobiegnie za tobą, tak? A co zrobić, jak taki piesek zwłaszcza nas tutaj gdzieś, nas dziabnie w bitwie? Zaraz ugryźć. Co trzeba zrobić wtedy? Właśnie. Trzeba zrobić pozycję żółwia, tak? Jesteś w stanie nam pokazać? No pokaż, nie wstydź się. Klękniesz w miarę jeszcze czysto. Tak, klękamy. I zakrywamy łóżka, tak? W remisie ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej to jest najważniejszy człowiek, jeżeli chodzi o ochotniczą Straż Pożarną w Kuźni Raciborskiej, to jest pan Krzysztof Adamczyk. Jest gospodarzem, ale jest także strażakiem. On dba o to, żebyśmy mieli sprawne auta, żebyśmy mogli wyjechać, pomaga konserwować sprzęt. Dba, że jeżeli wyjedziemy, żeby ten sprzęt zafunkcjonował. To jest tylko CB Radio. Tutaj mamy główną radiostację, gdzie mamy łączność z Raciborzem. Do tego każdy strażak ma swoje prywatne osobiste radio. Macie okazję zobaczyć, jak szybko może ubierać się strażak w przypadku, kiedy zaczyna być syrena. Rozbudź mi do góry. To zbyt szybko się ubierają. Ale tak, brawo, jeden już jest strażak. Jest, szybko dał tak. Dałta szybko. Szybko dał tak. Kolejny. Szybko dał tak. Już. Raz. Szybko. Dał tak. Raz. Ubieraj się. Dał tak. Raz. Nie umiem. Już ja ci pomogę. Już, nie zapinaj. To się potem zapina. Po kolei. Aha, widzicie, a my musimy jeszcze do tego założyć sprzęt. Do tego wszystkiego, co my mamy na sobie, czyli Nomexa, hełmu, butów strażackich, musimy jeszcze czasami założyć coś takiego. To jest 18 kilo. To jest nawet... A to jest urządzenie, które w przypadku, kiedy coś stanie się strażakowi, a jest duże zadymienie, jesteśmy w stanie go zlokalizować. I jakiś strażak gdzieś zabłądzi, odejdzie gdzieś. Nie powinno to się zdarzyć, bo każdy... O, właśnie się włącza. I to już jest sygnalowane, że musimy go szukać. Macie okazję zobaczyć, jak ciężkie są te nożyce i żebyście widzieli... To jest tylko 25 kilo. Wyłazimy! Czasem. Jak najszybciej, żeby wyjechać? To ja odpadnę. No dobrze, to co, panie Krzysiu? Startujemy. Jedziemy.